jakby to tak ładnie ująć, jako dawcy siurków. Kolejny koszmar arachnofoba. Ostatnimi czasy wysyłacie mi masę, naprawdę masę różnej wszelakiej maści i treści krótkich filmików o pająkach, o skorpionach, o skolopendrach, o solfugach, o wszystkich takich dziwnych, kroczących stworzonkach z prośbą o komentarz. I dzisiaj wychodzę tej prośbie naprzeciw i przygotowałem tutaj około tam 10 różnych, mniej lub bardziej wiralowych i takich oglądających się filmów, bodajże z TikToka. Pierwszy film. Okej, to tu już mogę coś powiedzieć. Pająk, którego widzicie na tym filmie, jest oczywiście prawdziwy i tak dalej. Ja o tych pająkach niedawno nagrywałem i nawet mogę wam coś pokazać. Kojarzycie tego koleżkę? Tak jest, to jest pająk, którego już widzieliście u mnie na kanale i jest to dorosły samiec Holconia murajensis. To jest pająk, który jeszcze będzie mi, że tak powiem brzydko, służył przy niejednym filmie, między innymi przy tym. Należy do takiej rodziny, która nazywa się spachaczowate, czyli sparaside. No i właśnie te spachaczowate, szczególnie w Australii, bo podejrzewam, że tam był kręcony ten krótki film, one potrafią dorastać do naprawdę sporych rozmiarów, a szczególnie jeśli chodzi o rozpiętość odnóży. I właśnie taki pająk z rodziny spachaczowate jest widoczny na tym filmie. Skąd to wiem? Ano spójrzcie na tego właśnie z filmu i spójrzcie na tego. One mają niesamowicie charakterystyczne ułożenie odnóży i jeżeli są w spoczynku, to one są po prostu szersze niż dłuższe, nie? Te dwie pierwsze przednie pary odnóży, one są bardzo długie, no i one sobie tak lubią, wiecie, wędrować te pająki. Ogólnie niegroźne i raczej nieszkodliwe stworki, tylko po prostu wyglądają przerażająco przez tą swoją wielkość. Ale tak właśnie tak zwane huntsmeny, bo tak się nazywają po angielsku, no to właśnie huntsmeny bardzo często bywają na tych wiralowych filmach ze względu na swoją wielkość i też z tego względu, że one dość często lubią sobie zawędrować do ludzkich domostw i po prostu no ludzie często się z nimi spotykają. Ale tak poza tym to niegroźne ziomeczki. Z tego co widzę, to jeszcze zaprzęgnęli kota do ścigania tego pająka. Kot, jak to zwykle bywa u kotów, ma wywalone, no i pająk się schował za szafkę i tyle go widzieli. Dobra, odstawimy sobie tego ziomka. Ale ogólnie fajna zwierzyna i taka pocieszna. Drugi film, to dostałem link od widza. No, koszmar arachnofobów, nie? Takie wyciekające pająki spod jakichś ciemnych czeluści, nie wiem, automatu czy jakichś banerów reklamowych. Ten film jest zdecydowanie fejkiem, to znaczy te pająki zostały stworzone komputerowo i naprawdę nie trzeba być geniuszem, żeby domyślić się, że są stworzone komputerowo, ponieważ no, poruszają się w taki niesamowicie dziwny dla pająków sposób i wszystkie są identyczne, co się praktycznie nie zdarza. Ach, tak. Ten film znacie. Całkiem niedawno robiłem na ten temat cały odcinek, właśnie na temat tego krótkiego filmu z małą dziewczynką, która trzyma gigantycznego pająka. Prawdopodobnie na tym filmie są pająki z rodzaju Lasiodora, być może Lasiodora parachybana, czyli ptasznik olbrzymi. No wiadomo, że skoro ta dziewczynka jest drobniutka, no to pająki, które są dość spore i które mają dużą rozpiętość odnóży, będą na niej wyglądały potężnie. W każdym razie film jest jak najbardziej prawdziwy. No nie mam powodu, żeby sądzić, że ktoś zadał sobie tyle trudu, żeby coś takiego zanimować i tak idealnie oddać kształt, ruchy i to wszystko związane z pająkami, jeżeli takie pająki normalnie występują na świecie i po prostu można ich użyć. To jest film z odbierania kokonu od pająka. Znaczy tutaj w ogóle gość też jest dobry, bo odbiera kokon normalnie palcem, a u ptaszników to jest tak, że te pająki no jednak bronią tych kokonów, nie? W końcu jest to mamusia, która broni swoich młodych. Z tego co widzę, to ona jest taka, powiedzmy, do życia. Zresztą zaraz potem zostaje wzięta na rękę. Natomiast tak jak patrzę, to kokon jest piękny, zdrowy i jest w nim bardzo dużo młodych. A samica też bardzo ładna. Fajne. Fajne są te pająki z rodzaju Grammostola. Przepiękne stworzonka.
Po raz kolejny koszmar dla arachnofobów, a na przykład dla mnie raj. No i to jest film, który z tego co widzę został nagrany na Bali i to jest w zasadzie tam ponoć nic specjalnego. To znaczy te pająki, które widzicie, ich jest po prostu tam od cholery. Jest ich zatrzęsienie i to są pająki albo z rodzaju nefila, albo z rodzaju trichonefila, czyli tak w skrócie kuzyni naszych krzyżaków. No to u nas też jest tych krzyżaków masę, nie? Tylko że one z tego względu, że są większe i z tego względu, że robią dużo większe sieci i mogą te sieci robić na dużo większych przestrzeniach, no to tutaj wybrały sobie na cel kable i słupy telegraficzne czy telefoniczne, cholera wie. No i tam po prostu z jakiejś z ich dużo, to robi to takie wrażenie. Ale to są, wiecie, to tak samo. Jakby nic strasznego, te pająki nie zrobią człowiekowi krzywdy. No ale fakt faktem, jak się wejdzie w coś takiego, to na bank nie jest to przyjemne. Nie jest źle, nie boli nic. Wstaję i od razu chcę się żyć. To jest dobry film. Dlaczego tutaj ktoś napisał, że kiedy się dostaje samca, to jest smutna muzyczka, czyli ogólnie jest smutno. Dzieje się tak dlatego, że zazwyczaj jest tak, że samiec to jest taki trochę mniej cenniejszy od samicy, no bo samica potrafi dać kokon, czyli potrafi wydać na świat potomstwo. Samica jest większa, samica jest zazwyczaj ładniejsza, samica dłużej żyli, no generalnie samice są fajniejsze, tak, w cudzysłowie, niż samce. A samce w tym hobby traktowane są trochę jak takie... jakby to tak ładnie ująć, jako dawcy siurków, coś takiego, czyli po prostu samiec zostaje zakupiony na hodowlę, ma spełnić swoją robotę i może iść dalej. Zazwyczaj hodowcy nie przywiązują się do tych samców, bo po prostu są traktowane jako materiał do reprodukcji, żeby samica dała kokon i tyle. Ach tak. Bardzo jest to dramatyczny film i przedstawia on jak najbardziej prawdziwego pająka. Ciekawe, jaki był cel nagrywania tego filmu, no bo jakby ten pan sobie tam w dżungli siedzi z tym karabinem i nagle pająk po nim chodzi. Swoją drogą pająk należy do rodzaju avicularia i ja nie bez przyczyny wyciągam to terrarium, ponieważ tutaj właśnie siedzi avicularia. Natomiast nie wiem, czy jest sens wyganiać tę samicę, o tam nawet nóżka się jawi, z jej domku, jeżeli tutaj wyszła nam inna sztuka i też z rodzaju avicularia. Tylko że kurczę. Aha, no to tak, tyle byśmy ją widzieli, czyli wyciągamy tę sztukę proste. No, pokażesz się nam? Nie bądź taka. No. No to tak, pająki z rodzaju avicularia to są generalnie takie pluszaki w świecie ptaszników i one są cudne, one są owłosione, mają takie różowe stópki, które uchodzą za najbardziej urocze w ogóle w świecie ptaszników i tak dalej. Pająki są piękne, często też są tak bardzo żywo. Znaczy może bardzo żywo to nie, ale tak metalicznie ubarwione, więc ogólnie są dość pożądane, jeśli chodzi o ptasznikolubów, czy też kolekcjonerów, jak to nieładnie ująć, czy osoby hodujące po prostu ptaszniki. O, taka jest. Tutaj strasznie to jest prześwietlone. Naprawdę przecudne pająki, one mają takie urocze łapki i potrafią się wspinać. Są pająki nadrzewne, które bez problemu można dać do pionowego terrarium. I tak bardzo dostojnie, delikatnie chodzą. No, przeurocze stworzenia. Dobra, odstawmy ją. Tutaj masz swój domek, ziomeczku. O. No, idziemy. Dobrze. A wracając do filmu, to jeżeli nie został on w brzydki sposób mówiąc spreparowany, to znaczy, że pająk nie pochodzi z hodowli, to prawdopodobnie został nagrany w Ameryce Południowej, ponieważ tam rodzaj avicularia właśnie występuje. Dalej. Ach, tak, to wiem. Kolejny koszmar arachnofoba. No i teraz, żeby mnie palnął głupoty. Ten film obrazuje, jak można chować pewien gatunek pająka, który pochodzi z Azji. Nie z Afryki, jak kiedyś to powiedziałem, ponieważ pająk ten występuje na Sokotrze, to jest wyspa należąca do Jemenu, a Jemen jest krajem azjatyckim, jak się okazuje. Ptasznik ten, bo to jest ptasznik, nazywa się Monocentropus balfuri i jest to pająk, którego jako jednego z bardzo, bardzo nielicznych pająków możemy hodować w takich grupach. W sensie, możecie sobie kupić taką ilość maluszków Monocentropus balfuri, wrzucić je wszystkie do jednego pudła i pod warunkiem odpowiedniego karmienia, żeby wiecie, no one się nie zjadały nawzajem, to tak, możecie sobie stworzyć taką właśnie hodowlę w domu. I to jest niesamowite, serio. I miałem kiedyś grupówkę Monocentropus balfuri, bodajże 5 sztuk, no ale wiecie, 5 sztuk przy takim haremie to jest nic. I to potem wygląda strasznie, bo po prostu cały pojemnik jest pokryty takim dywanem z pajęczyny, który jest naszpikowany dziurami, no i pod tym żyje właśnie to, czyli masa pająków. A co my tu mamy?
Czyżby cykada? Tak jest. Tylko cykady tak się tak drą. Prześwietne nagranie, które obrazuje, jak polują typowe pająki pokroju tygrzyka paskowanego. To co prawda nie jest tygrzyk paskowany, ten konkretny gatunek, bo to jest bodajże jakby odpowiednik tygrzyka paskowanego, który występuje w Stanach Zjednoczonych. Tak mi się wydaje, też z rodzaju argiope, nasz też jest z rodzaju argiope. Po pierwsze jest bardzo charakterystyczny ze względu na swoje ubarwienie, które jest w sumie podobne do naszego tygrzyka, z tym, że ten gatunek jest większy. I też mamy tutaj takie paseczki, czyli czarny, żółty, biały i tak dalej. Po drugie, bardzo charakterystycznym punktem jest to, co możecie widzieć na początku filmu, czyli taki zygzak na sieci, który ma swoją nazwę i nazywa się to stabilimentum. I to jest taki fragment jakby stabilizujący sieć, które też robią nasze tygrzyki. Na niektórych wycieczkach terenowych, które robiłem, mogliście takie coś widzieć. Na filmie o tygrzyku chyba też to pokazywałem. No i kolejna sprawa to owijanie, czyli bardzo charakterystyczna sprawa dla takich pająków, które żyją na sieci. Jednak tygrzyki są niesamowite, te sieci mają niesamowicie mocną i nawet tak silne owady jak cykady, których w Polsce, no rzadko kiedy uświadczymy, bo w Polsce nie mamy takich dużych cykad, a raczej powinienem powiedzieć piewików. Mamy tam dwa gatunki takie trochę większe, ale to nadal nie ma porównania w ogóle do tej cykady, która została wrzucona tutaj do sieci. Oczywiście nasze się też tak nie drą, nie? To nie jest to, co możemy słyszeć w Grecji, czy w Turcji, czy właśnie między innymi w Azji. Także tygrzyki są przegenialnymi pająkami i postaram się też zrobić film o tygrzyku, kiedy nadejdzie jego czas, czyli kiedy będzie lato. To jest rozpakowywanie przepięknego gatunku pająka o nazwie Nandu chromatus i ja wam mogę takiego pająka pokazać. Tak się składa, że jedną sztukę z tego właśnie gatunku pochodzącego z Brazylii posiadam. Jest ona tu, to jest bardzo, bardzo duża i bardzo ładna samica. Gdzie jest moja penseta? Tu. Oczywiście zostawiłem ją. Tararam. No i dobra, teraz czy ty nam się pokażesz, bo do tych pająków zdecydowanie nie polecam wkładać rączek. Oj tak, ty to jesteś chyba głodna, nie? Do tych pająków nie polecam wkładać rączek, bo one bywają dość defensywne i takie zadziorne, bardzo nieprzyjemne czasem w obcowaniu. Natomiast pajączek jest piękny, serio, jest bardzo ładny. Te rude włoski i czarno-biały wzór na odnóżach, plus to, że ma biały karapaks, na przykład w odróżnieniu od gieni, z którą bywa często mylony, nie? No gienia ma zazwyczaj czarny albo taki bardzo ciemny karapaks, a te chromatusy, jak widzicie, mają ten karapaks jasny i tylko ciemniejsza część jest tam, gdzie mają ślipka, czyli oczka. Bardzo fajny w obserwacji, szczególnie jak się właśnie go wygoni troszkę i można go spróbować powkurzać. Ja oczywiście tutaj palca nie podam, natomiast no, już się schowała. Potem damy jej jeść, bo zdecydowanie na to zasłużyła, bardzo ładnie zapozowała. W ogóle pająka, którego przed chwilą widzieliście, nazwałem Cappuccina. Także Cappuccina się spisała. No dobra, to po kolei. Zobaczyliśmy 5 gatunków pająków. Nie? 6. 6 gatunków pająków. Jeżeli zastanawialiście się, co to są za pająki, to tak, ten pierwszy niebieski to jest pająk, którego ja nigdy nie miałem, ale w sumie chciałem mieć i to jest Dolichotele diamantinensis, czyli bardzo popularnie zwane diamenciki. Dalej mamy oczywiście pająka z rodzaju Terafosa, podejrzewam Terafosa blondi. Co tam było dalej? Dalej był ptasznik królewski, ten wielki, świetnie szaro-biało-czarno-żółto ubarwiony ptasznik. To jest ptasznik królewski, czyli Pecyloteria regalis bodajże. Następnie mamy ptasznika złotokolanowego, czyli Grammostola pulchripes. Co tam jeszcze jest? No dalej jest Irminka, tak? Czyli pająka, którego też już wielokrotnie wam pokazywałem i ta moja duża samica niestety padła w sumie jakiś czas temu, już kupę czasu temu. Natomiast Psalmopeus Irminia, bo tak brzmi jej pełna nazwa, czyli to jest ptasznik wenezuelski. To jest pająk, którego darzę niesamowitym sentymentem ze względu na to, że to był mój pierwszy jakikolwiek ptasznik, jakiego miałem. I to była właśnie ta samica. No a na samym końcu jest awikularia, tylko to jest awikularia, o Jezu, nie rufa, tylko Minatrix. To jest awikularia Minatrix, ona jest bardzo charakterystyczna właśnie przez te rzędy takich pomarańczowo-czerwonych plamek, które posiada na dupce. To jest największy spider, który widziałem w moim życiu. To jest fucking tarantula. Crazy, dude.
Jak go w ogóle Dechon potraktował? Jezus, gość, matko kochana, gość gra w golfa ptasznikiem. W sensie trochę mi się przykro robi, jak na to patrzę, bo pająk sobie zdecydowanie nie zasłużył na takie traktowanie. Są dużo bardziej humanitarne, nazwijmy to, sposoby na wygonienie niechcianego lokatora z naszego podwórza. Fakt faktem, ja wiem, dużo ludzi może nie lubić takich pająków, może się ich bać, no i wtedy potraktować je deską, tak jak ten gość na filmie. W każdym razie raczej dla pająka lepiej by było, żeby został wyeksmitowany w bardziej ludzki, nazwijmy to, sposób. Okej, i dlaczego ten film jest bardzo ciekawy? Słuchajcie, ja go zobaczyłem pierwszy raz dzisiaj, dosłownie przed 2 godzinami i ten film spowodował, że właśnie nagrywam ten film. A ten filmik jest ciekawy dlatego, że pod nim pojawiły się komentarze, jako że ten pasikonik, nazwijmy na cele filmu tego owada pasikonikiem, mimo że to raczej nie jest pasikonik, że ten pasikonik jest za duży na karmówkę dla pająka, w tym wypadku to jest chyba Pterinohilus murinus, czyli dość silnie jadowity gatunek ptasznika z Afryki. No i myślę, że niewiele z komentujących mogło sobie zdawać sprawę, że autor tego filmu, ja nie wiem kim jest autor tego filmu, w sumie nawet nie sprawdzałem, raczej nie chciał nakarmić tego pająka, a raczej tego właśnie pasikonika. Dlaczego? Otóż takie duże prostoskrzydłe długoczłuchowe, bo tak powinienem powiedzieć, to jest owad należący do prostoskrzydłych i to podrzędu prostoskrzydłych długoczłukowych. Do tego podrzędu należą m.in. pasikoniki, m.in. świerszcze, m.in. turkuś podjadek, o którym też kiedyś nagrywałem i no można je odróżnić od prostoskrzydłych krótkoczłukowych, bo takie też są. Wiadomo po czym, no nazwa sama na to wskazuje, tak? Czyli po długości czułków. Długoczłukowe mają długie czułki, krótkoczłukowe mają krótkie czułki. Tak to mniej więcej działa. Z krótkoczłukowych, no to mamy koniki polne, szarańcze, to są krótkoczłukowe. No i teraz ten prostoskrzydły długoczłukowy i w ogóle inne prostoskrzydły długoczłukowe znane są z tego, że one nie pogardzą mięsem. One normalnie potrafią zeżreć praktycznie wszystko, co się im poda i normalnie potrafią też polować. A jako, że mają bardzo silne żuwaczki, to zapolowanie na takiego, czy to pająka, w sumie to nie robi im wielkiej różnicy, czy to jest pająk, czy to jest chrząszcz, czy to jest inny prostoskrzydły, czy to jest jakaś larwa, gąsienica, bez znaczenia. Jako, że one widzą, ale nie na tyle, żeby jakby zrozumieć i skumać, z czym mają do czynienia i nie wiedzą, że to jest silnie jadowity pająk, no to one po prostu będą atakować. I tutaj możecie to zobaczyć. Ten pasikonik, znowu w cudzysłowie, zaatakował normalnie tego pająka i podejrzewam, że to była próba albo walki, albo nakarmienia raczej nie pająka, a tego pasikonika. Bo normalnie by go zeżarł, nie? Tylko, że pająk się obronił. No dobra, mamy mnie, mamy bohatera planu drugiego, czyli właśnie samca Holkonia. On jest bardzo śmieszny i zaraz spadnie, podejrzewam. Nie no, nie spadnie, te pająki są akurat dość sprytne, zgrabne i one potrafią się poruszać po takich chybotliwych powierzchniach. Co do samego filmu, dajcie znać oczywiście, czy wam się podobał taki format filmów i taka forma kontentu, który tutaj dla was nagrywam. Jeżeli tak, to oczywiście będziemy to robić dalej. I jeżeli macie jakieś takie fajne filmy wiralowe, które chcielibyście obarczyć moim komentarzem, albo raczej na odwrót, to ja z chęcią po prostu je obejrzę. Możecie je podsyłać na maila czy na Instagrama. Na Instagrama w ogóle was zapraszam. I będziemy takie filmy no, dla was kleić. Widzimy się w kolejnych filmach. Hej! Kurde, 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 wlazł mi na plery znowu. O, dobra, jest szansa, żeby go zdjąć. Okej. Dobra, jesteśmy w domu.